No jest namieszany jak... Jest, jest. U Kornackiego w spodniach. Ciekawe. Dzień dobry, witam na kanale motoryzacji Vena Woławie. Mamy kolekcję Mazd i mamy nawet silnik Wankla, ale nie mamy Mazdy z silnikiem Wankla. Więc w tej chwili żeśmy zdobyli takie cacko, taki cukiereczek. A więcej o tym samochodzie powie Przemek, który po prostu dostarczył ten pojazd. Cześć, witajcie wszyscy. Przemek. Dzisiaj udało nam się dostarczyć wyczekiwany samochód do uzupełnienia kolekcji pana Tomka w muzeum w Oławie. RX-7 z Wanklem, 79 rok, SA. Co ważne, samochód produkowany bardzo krótko, tylko przez okres maksymalnie 1,5 do 2 lat. Następna odsłona to była wersja FB, już poliftingowa, zupełnie inaczej wyglądająca w środku i z zewnątrz. Identyczny egzemplarz, tylko w zielonym kolorze, stoi w Muzeum Mazdy w Japonii. Na rynek amerykański nazywała się Savanna, na rynek europejski RX-7, tak jak ten. Oglądajcie, podziwiajcie. Samochód z oryginalnym przebiegiem, 44 tysiące kilometrów, przywieziony z Holandii na przełomie 17-18 roku. Co warto zaznaczyć? Pierwszym samochodem Mazdy, który seryjnie miał montowany silnik Wankla, była Mazda Cosmo. Mhm. Natomiast w RX-7 od momentu prezentacji samochodu, bodajże w 77-78 roku, już był montowany silnik Wankla, dokładnie identyczny jak ten, który tutaj widzicie. No i niezmiennie aż do Mazdy RX-8, kiedy zmieniła się nomenklatura, montowany silnik Wankla regularnie. No już oczywiście zmieniał swoją konstrukcję, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, natomiast kwestia wirującego tłoka, czyli rotora, jest niezmienna i tak od samego początku funkcjonował silnik Wankla. Mazda to nie był pierwszy producent, który montował silniki Wankla w swoich samochodach. Nie wiem, pewnie pamiętacie też NSU. W NSU również mieliśmy silnik Wankla, ale co ciekawe w Citroenie też kiedyś był montowany. W samochodzie CX również mogliśmy znaleźć silnik Wankla. Natomiast najbardziej znanym i chyba dopracowanym silnikiem był silnik Mazdy, który tutaj możecie zobaczyć. Myślę, że będziemy w stanie też posłuchać, odpalić. Zobaczymy, jak samochód pracuje. Zgodnie z dowodem rejestracyjnym 1050 pojemności, ona jest przeliczana mniej więcej na pojemność razy 2, czyli dwukrotność tego silnika, czy pojemności, czyli można podawać, że odpowiednikiem silnika czterocylindrowego no byłaby to pojemność 2100-2200. Samochód 120 bodajże 8 albo 121 koni, nie pamiętam, możemy zerknąć w dokumentacji. Natomiast wzbudza kolosalne i ogromne wrażenie na drodze. Bardzo często też spotkałem się z tym, że samochód jest mylony no, z produkcjami włoskimi. To bardziej po kwestii otwarcia lamp. W momencie, kiedy mamy otworzone lampy, w środku okrągłe, świecące, no, wyglądają trochę jak samochody z Maranello. To skrzynia biegu wychodzi i to jest na równo w ogóle z... Łączone z motorem. Dwa rotory, dwa wirujące tłoki w tym przypadku. Jak doskonale też wiecie, największą bolączką silników Wankla było je uszczelnienie. Uszczelnienie, tak. Stąd też silniki bardzo lubiane przez tunerów, zresztą bardzo często wykorzystywane, są w stanie się kręcić do bardzo wysokich prędkości obrotowych. No natomiast no, bywają awaryjne. Miejmy nadzieję, że w przyszłości Mazda, w momencie kiedy dopracuje ten silnik już do perfekcji, a wiemy, że ma wrócić silnik Wankla jako część napędzająca silnik elektryczny. To taka hybryda. To już to jest. To albo już się nawet pojawiło. Tak, bo tutaj była Mazda u nas. Tak. I to jest dokładnie tak, że silnik Wankla generuje prąd do silnika elektrycznego. Tak, tak jest. No ale tutaj w tym silniku nie ma w ogóle rozrządu. Nie ma. I teraz pytanie kosztowo, jak to wygląda, w sensie wymiana uszczelnień kontra wymiana rozrządu? Wymiana uszczelnień to tutaj sky is the limit. Co chcemy w silniku zrobić, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, żeby go rozebrać i w całości uszczelnić, no to wymaga to przede wszystkim precyzyjności i ktoś, kto potrafi to zrobić. W Polsce, z tego co wiem i orientuję się, takich wyspecjalizowanych firm, które garaży, no bo to są pasjonaci Mazdy,
Są dwa, jeden w okolicach Mazowieckiego, jeden na Śląsku. Natomiast jeśli chodzi o kwestię użytkowania samochodu, jeżeli on jest prawidłowo użytkowany, regularnie zagrzany, kręcony, to myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby żywotność tego silnika była bardzo długa. Ja nie miałem problemów żadnych z odpaleniem. Bardzo często zdarzało się tak, z tego co czytałem na temat silników Wankla, ale w Mazdzie RX-8, że w momencie, kiedy zostały zalane kanały te zapłonowe, jak one zostały zalane paliwem, no to niestety trzeba było zdemontować, wykręcić świecę, zlać benzynę, żeby go najzwyczajniej w świecie odpalić. Tutaj nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła. Mam nadzieję, jestem przekonany, że to prawdopodobnie przez system zasilania, ponieważ jest to gaźnik japoński. Mogę Wam pokazać, jak wygląda. Tak wygląda gaźnik w tym silniku. Japońska produkcja Niki. Tak to wygląda. Piękny kawałek egzemplarza. Polecam. Natomiast bardzo prosta konstrukcja, jeżeli chodzi o kwestię gaźnika. No natomiast niewiele firm specjalizujących się w regeneracji jest w stanie się zająć i tak odrestaurować i przygotować gaźnik do zamontowania. Przypominam o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Łapka w górę również mile widziana. Jeżeli chodzi o fajne rzeczy w tym samochodzie, które mnie bardzo mocno zaskakiwały, to jest kwestia precyzyjności skrzyni biegów. Pięciobiegowa skrzynia, bardzo precyzyjna, krótkie przełożenia, bardzo wysoki, długi drążek zmiany biegów. Zwróćcie uwagę na precyzyjność skrzyni biegów. Dodam, samochód z 79 roku. Na polskich drogach w tym czasie można było spotkać Fiata 126P, Fiata 125 Polonezy i bardzo pojedyncze egzemplarze samochodów zagranicznych. Precyzyjność nieprawdopodobna. Bardzo fajny, długi lewarek, świetnie wybierająca skrzyniobiegów. Pięciobiegowa, co ciekawe. Nic nie robione, wnętrze samochodu, jak widzicie, jest w stanie fabrycznym, nic nie było wymieniane, nie praliśmy jej nawet. Była tylko i wyłącznie przeprowadzona proces czyszczenia, ale bez napuszczania tych foteli i prania. Podobnie jest z dywanem. Samochód przeszedł pełny, kompletny detailing w momencie, kiedy już trafił do mnie. Miał cieszyć oko na mojej działce, czyli mówiąc wprost, chciałem postawić kontener przeszklony u siebie pod domem. Tam wstawić ten samochód, żeby sobie stał, żeby cieszył oko. Natomiast moja małżonka, jak usłyszała mój pomysł, no bardzo szybko spacyfikowała. Zdecydowanie tak. Stwierdziła, że są inne potrzeby w domu, no i mój pomysł legł w gruzach. Od tamtej pory samochód cały czas przechowywany w garażu, ocieplonym, pod plandeką, regularnie przepalany, nawet w okresie zimowym wyciągałem samochód tak, żeby tyłem stał do wyjazdu garażu, odpalany po to, żeby złapał temperaturę pracy normalnej, żeby żywotność tego silnika maksymalnie mu wydłużyć. Najdłuższą trasę, jaką udało mi się zrobić tym samochodem, to do sesji zdjęciowej do automobilisty. Tutaj mamy automobilistę, wydanie luty 2020. Mazda jest bohaterem, poświęcono jej bodajże 7 stron, świetna sesja zdjęciowa, fantastycznie wyglądający samochód i właśnie to był taki najdłuższy dystans, jaki pokonałem tym samochodem właśnie do sesji zdjęciowej do tego do miesięcznika. Ostatnim razem... No i Lambretty są nawet. Lambretty to już dalej. Dodam, że nie moje. Niestety, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Ciekawostek, bodajże w kwietniu tego roku, jak się pojawiły pierwsze dni ciepłe, kiedy można było wyjechać samochodem, udałem się na taki zlot, gdzie można było pojeździć superkarsami. Kolega mnie zaprosił, żeby pokazać ten samochód i porównać z obecnymi fajnymi samochodami. Postawiliśmy go obok Audi R8 i McLarena i wzbudzał większe zainteresowanie niż te nowoczesne, nowe samochody, superkarsy sportowe. I jest niewiele wyższy od tych samochodów. Wręcz bym powiedział, że w przypadku McLarena jest niższy. Natomiast jak porównujemy wielkość tego samochodu w stosunku do obecnych samochodów aktualnych na drodze, no to jest to bardzo mały, kompaktowy samochód. Jeżeli chodzi o tył samochodu, bagażnik otwieramy tylko i wyłącznie tylną szybą, żadna część, a nie wiem czy wiecie, ten element, czyli dach,
i cały tył samochodu, to jest jeden element. Nigdzie nie ma spawów pomiędzy dachem a błotnikami. Podobnie z tylną częścią, cały tylny pas, to jest jeden element. 79 rok. Otwieramy bagażnik na guzik. No tak to wygląda, jest coś pięknego. Tak wygląda bagażnik. Jeżeli chodzi o kwestię pojemności, to chyba tutaj sami możecie ocenić, czy jest jej dużo, czy jest jej mało. No, z dwie torby i być może mała walizka się zmieści. Pod spodem oryginalne koło zapasowe z oryginalną felgą, jak również oryginalny komplet kluczy. Chyba nawet opona jest z tamtego czasu. Japońska, dodam. Panie Leszku! Ładny Ferrari, co? A, Ferrari jest ładny. Podobny to do tego. Dlatego mówię, że... Amerykańskiego jakiegoś. No. Zdarzyło mi się... Też mówili, że Ferrari? Zdarzyło mi się na drodze, że został pomylony z 308, z Ferrari 308. A to w momencie, kiedy ma otwarte światła... Po tylnych lampach to... Już wiadomo, że to japoński. Tak, tylne lampy to już... Czy tak. Mazda... Honda podobno ma takie same lampy. Panie Leszku, a tak. Pan kiedykolwiek w swojej historii Wankla naprawiał? Nie miałem do czynienia. No jest namieszane jak... Jest. U Kornackiego w spodniach. Ciekawe. Kiedyś szukając informacji na temat silnika Wankla w ogóle, który był wykorzystany w tym samochodzie, udało mi się znaleźć informację, że w okolicach Nowej Zelandii, Australii te silniki były wykorzystywane do napędu łodzi. Z tego względu, że są małe, kompaktowe, one są bardzo dynamiczne, natomiast no, są niestety paliwożerne. Natomiast można znaleźć w tamtej części świata łodzie, które są napędzane właśnie tym samym silnikiem Wankla. No tak, możliwe. No, ale ciekawa budowa tego jest. No bo to bez wałka rozrządu, prawda, bez tak. Łańcucha. Paweł by nie miał... Co robić, nie? Problemu by nie miał. Nie? Nie miałby problemu, żeby wymienić rozrząd. Zobaczcie z przodu. To jest najfajniejsza część tego samochodu. Uwielbiam to, jak się wysuwają lampy. I właśnie to jest... Ten element, o którym Wam mówię, że w momencie, kiedy mamy otwarte lampy, są okrągłe, to bardzo często ten samochód jest mylony z samochodami włoskich konstruktorów. Polonez Lesiu? Nie, Polonez nie. Jakiś bardziej do Warszawy. Warszawa! Do Warszawy. Samochód przeszedł restaurację blacharsko-lakierniczą. Cały był polakierowany. Mechanicznie to, co wspominałem wcześniej, wszystko, co trzeba było wymienić pod kątem elementów gumowych zawieszenia, zostało wymienione. Nie wiem, czy już mówiłem, tarcze hamulcowe, przednie, razem z klockami, kompletne piasty. Znaleźliśmy, kupiliśmy chyba ostatnie w Europie, jakie były dostępne. Samochód został na rynek amerykański wypuszczony bodajże w okresie 77-78, na przełomie. Natomiast w 80 roku już samochód przeszedł lifting. Nazywał się FB. Różnił się zderzakami. Miał inne przetłoczenia na błotnikach i na drzwiach. Bryłą bardzo podobny. Natomiast jeśli chodzi o elementy takie stylistyczne nadwozia, jak zderzaki, listwy. Listwy przykładowo są akcesoryjne. Są to oryginalne listwy, które zostały zamontowane w ASSO w momencie, kiedy ten samochód był odbierany przez klienta. Podobnie jak z lusterkami. Tylny zderzak różni się od wersji FB, natomiast najwięcej elementów odróżniających wersję SA od FB to jest wnętrze samochodu. Bo te zderzaki wyglądają jak z wersji amerykańskiej, nie? Te 5-milowe zderzaki takie są wysunięte. Tak, tak, natomiast są to zderzaki oryginalne, europejskie, podobnie jak ten samochód w całości był wyprodukowany na rynek europejski. Mhm. Przykładowo na rynek japoński, jak znalazłem zdjęcie, zresztą może później pokażę, kierownica oczywiście po prawej stronie i lusterka są montowane w błotnikach. A, tak. To teraz, tak, jak powiedziałeś o tym, to już skojarzyłem. Mhm. Lusterka są montowane w błotnikach. Jeszcze mi wspominałeś poza kamerą, że ta pierwsza wersja, ta wersja SA... Tak, już i pędzę. Właśnie, bo to jest też ciekawe, że ma tą konsolę środkową wprost przeniesioną z pierwszej Mazdy z silnikiem Wankla. Tak, ta konsola jest identyczna, to jest praktycznie 1:1, mówimy o tym elemencie, jak w Mazdzie Cosmo. Czyli w pierwszym samochodzie z silnikiem Wankla, który był sprzedawany seryjnie przez Mazdę.
Z tego co pamiętam, bodajże któryś z członków byłego Top Geara, teraz Grand Toura, posiada taki samochód w swojej kolekcji. To jest certyfikat z Holandii od rzeczoznawcy w momencie, kiedy samochód kupowaliśmy, potwierdzający oryginalność przebiegu. Przy zakupie 43 901, w chwili obecnej ma 44 450 mniej więcej w tych wartościach. I co ciekawe, zwróćcie uwagę na VIN, jest tylko 13-znakowy. Nie tak jak obecnie 17, ma 13. Wyszukując części w Mazdzie, przeszliśmy cały proces odszukiwania tego samochodu. VIN jest oczywiście w 100% oryginalny i po tym VIN-ie można znaleźć części w ASO Mazdy. Tu jest w ogóle cały schemat instalacji elektrycznej, który również dostałem. O, to jest coś dla Leszka. Tak, to myślę, że minister Leszek będzie mógł z tego skorzystać. Kluczyk z grawerem Mazdy. Zwróćcie proszę uwagę. Ja sobie tylko wyostrzę. I co ciekawe, bryloczek, ten sam, z którym przyjechał z Holandii, jest numer rejestracyjny samochodu, jaki był w Holandii, i ten sam numer macie na wszystkich szybach w koło. Cały wankiel. Panie równochodzie. Lesiu, do czego byś porównał? No przy gazowaniu to tak... Taki wydech ma coś włoskiego. Wysokoobrotowego, nie? No wydech, taki jak, wydech po prostu. Jak tylko złapię troszkę temperatury, bo nie chciałbym go teraz kręcić, to później go podkręcimy. Zwróćcie uwagę też na obrotomierz. Na obrotomierzu mamy 8000, bez problemu, myślę, że do siódemki się kręci. Ja osobiście go tak wysoko nie kręciłem. Natomiast środek 10, 11, 12, 13, 14 to voltomierz. Proste rozwiązanie, bardzo proste. Jak mocno kręcimy motor, no to tak doładowuje nam alternator, akumulator. Pokażę Wam jeszcze, jak się składa fajnie kanapę z tyłu. I mamy większy bagażnik, już można szafę z IKEA wsadzić. Nie. Do tyłu? Tak. Bez szans. Bez szans? Bez szans. Trzymaj kamerę. 1,80 m. Kontrolujesz barierę tam? No. Cały czas. Dawaj. Jest? Jest. Nie jest tak. Chłopie. Tak na... Mogę, to jeszcze zamknę fotel. Czekaj, ale ty dach kamerujesz, a to Kamilka miałeś kamerować, tak? No bo mi się rozpychać. Słuchajcie, nie jest tak najgorzej. No wiadomo, że nad morze byśmy tak nie pojechali, ale generalnie... Maluchem... Do Bułgarii jeździli, okay. Było dobrze. W czterech do Bułgarii maluchy. No dobra, to co, zamykamy samochód, zostawiamy Kamila w środku. Na buta, Lesiu, jedziemy razem tym? No... Drogo będzie nas to kosztowało. No usiądź, Lesiu, z przodu. No usiądź, zobacz, no, przyjmiesz się. No ale... No. Jak tam kulaski? Okay. Nie, no jest, jeszcze trochę luzu by było. Po prostu. Jest. A zamknij drzwi, zobaczymy. Czy mi kolana nie ubije. Francja, elegancja. Szwecja, Wenecja. Otóż to, ta. Możemy jechać. Można jechać. Ta. Można jechać, nie, naprawdę, no. Cztery biegi, nie, pięć. Pięć biegów. 79 rok. Łoń, proszę. Proszę zerknąć na precyzyjnej skrzyni. Kurde. Troszkę siły. Poezja. Coś pięknego. Tu masz podwójne radio jest jakby? Tak, z tego względu, że w momencie, kiedy samochód przyjechał z Holandii, prawdopodobnie jako oryginalne wyposażenie, przejdę z drugiej strony, jako oryginalne wyposażenie, tutaj prawdopodobnie był ośmiościeżkowiec. I ktoś musiał go wyciągnąć, przynajmniej tak znalazłem na stronach amerykańskich, że Clarion dostarczał cały sprzęt nagłaśniający, ośmiościeżkowiec był u Clariona. I prawdopodobnie ktoś wyciągnął ten ośmiościeżkowiec, no i montując jakieś radio obecne, epokowe, wyciął po prostu dziurę. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było znalezienie radia z tamtego czasu, więc znalazłem takiego pioniera dokładnie z końcówki lat 70., z początku 80., no i który pasuje tutaj perfekcyjnie. Panie Leszku, ale pan spojrzy, jakie tutaj jest fajne rozwiązanie, bo powiem stojąc tutaj można fotel otworzyć z tej strony. Ale jeżeli z tyłu siedzisz jak ja,
to masz tutaj specjalny dings. Tak nogą. Na nóżkę i otwierasz sobie. W jakimś aucie już też to widziałem. Proszę pana, jest to niewielka nowość, bo widziałem to, że nogą się właśnie otwiera. O! No to jest coś. Także lampy od Warszawy możemy mieć.